Konkurs na akwalatek został opracowany po to, abyśmy mogli pokazać młodym ludziom tutaj na ścianie wschodniej, że mogą też rozwijać swoje talenty, że kariera naukowa to jest coś, co jest w zasięgu ich rzeczywiście możliwości. Dajemy im wędkę i staramy się poprosić o to, żeby zrobili interesujące projekty o charakterze naukowym. I to rzeczywiście się udaje, bo powstają bardzo interesujące rozwiązania, dojrzałe, które łączą młodych ludzi, które pokazują im, że nauka może być interesująca. Projekt Naukolatek dotyczy wspierania najbardziej aktywnej młodzieży w postaci realizacji ich pierwszych projektów naukowych. W projekcie tym też biorą udział wszystkie uczelnie zaangażowane w działanie Politechniczna Sieć Via Carpatia. Uczelnie zapewniają tym zespołom odpowiednie zaplecze aparaturowo-naukowe. Jest to doskonała inicjatywa do tego, aby zintegrować nie tylko naukowców w ramach sieci trzech uczelni, ale również właśnie najzdolniejszych studentów z tych trzech naszych województw. Najlepszego z 15 projektów wybierzemy te, które są po pierwsze najbardziej kreatywne, gdzie studenci wykazali się kreatywnością, mieli jakieś innowacyjne pomysły, no ale też, żeby tematyka była taka, która pozwala coś wnieść nowego.